Światowy Tydzień Mózgu obchodzimy od 16 do 22 marca. To akcja edukacyjna popularyzująca wiedzę o tym wciąż nie do końca zbadanym organie. Do akcji włączyła się Policka Młodzież. W piątek 13 marca w bibliotece przy ulicy Bankowej odbyła się tematyczna prelekcja. Na całym świecie Tydzień Mózgu jest obchodzony od 1996 roku. Inicjatorem spotkania w Policach był szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Mikołaja Kopernika. To już od kilku dobrych lat wiadomo jest, że to jednak nie serce, a mózg jest tym najważniejszym organem w naszym ciele. Prelekcji w bibliotece wysłuchało 60 gimnazjalistów z jedynki i trójki. Uczniowie usłyszeli wiele ciekawostek na temat mózgu, jego budowy i chorób. Przeciętny mózg waży kilogram i ma 100 miliardów neuronów. Odpowiada za ważne dla człowieka funkcje. Jego choroby i zaburzenia wpływają na funkcjonowanie całego ciała. Mózg odpowiada za wszystkie ruchy, jakie wykonujemy, czy o czym pomyślimy, co zrobimy. Wszystko idzie do mózgu i z mózgu wszystko jest przetwarzane. I tak naprawdę to mózg odpowiada za nasze myśli, czy ruchy, czy to, co wykonujemy. Neurolodzy szacują, że co trzeci Europejczyk może być dotknięty chorobą mózgu. Udar, miastenia, padaczka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Alzheimera czy Parkinsona utrudniają, a w późniejszym stadium uniemożliwiają normalne funkcjonowanie pacjentom. Wiemy, co robi nasz mózg i czym kieruje, i poszerzamy naszą wiedzę, co tak naprawdę się tam dzieje i jak on wygląda, i jak on pełni funkcję. Tydzień mózgu ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym jego funkcjonowaniem. Ma też podkreślić konieczność badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Załoga grupy Azoty Police ponownie zaufała Rafałowi Kuźmiczonkowi. Nowy stary członek zarządu zdobył 702 głosy pracowników. Zaraz za nim znalazła się Anna Tarocińska, którą poparło 519 osób. Na trzecim miejscu Tomasz Panas, który zdobył 231 głosów. Daleko w tyle pozostali kandydaci Marcin Michalak z poparciem 86 osób oraz Bartosz Wysocki z 36 głosami. W piątek 20 marca mieliśmy niepowtarzalną okazję obejrzeć całkowite zaćmienie Słońca przez Księżyc. Satelita był widoczny na tle rozżarzonej kuli przed południem, a wyposażeni w odpowiedni sprzęt mogli być świadkami tego niezwykłego zjawiska. Nasze położenie geograficzne pozwoliło nam dostrzec jedynie sierp Księżyca, ale i to cieszyło oko. Kolejne takie wydarzenie będzie miało miejsce dopiero w 2026 roku. W czwartek 19 marca przy ulicy Wojska Polskiego w Policach wybuchł niegroźny pożar. Do zdarzenia doszło około godziny 13. Palił się dach podbudówki przy bloku mieszkalnym. W akcji wzięły udział dwa wozy gaśnicze. W ciągu godziny udało się ugasić pożar. Mieszkańcy wyszli z budynku jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Spłonęły 2 metry poszycia dachu. Nikomu nic się nie stało.